W dzisiejszym odcinku stwierdziłem, moi drodzy, że trzeba posprzątać palionowo po palionobocie, ponieważ jak doskonale wiecie, jest one mega zanieczyszczone i stwierdziłem, że nie będę z tego robić odcinka na główny kanał, a zrobię odcinek z tego właśnie tutaj, czyli na mój drugi kanał, ponieważ trzeba też go wykorzystać. Jak doskonale wiecie, na tym kanale mamy vlogi, na przykład za pomocą tego aparata, ale nie mówcie, ponieważ dzisiaj nie będzie vloga. Mam nagrane do przodu 2 albo 3 nawet vlogi, więc jest ich sporo i one sobie na kanale, znaczy na razie doczekają na moim kompie, muszę je zmontować, okej? Okay? Ale one będą. I słuchajcie, sprawa wygląda tak, że też będziemy sobie tutaj domieszywać jakieś gierki, ponieważ no bez sensu byłoby to, jeżeli nagrywałbym tylko i wyłącznie vlogi, mi się wydaje, że wtedy by się wam bardzo szybko znudziły, prawda? W ogóle co to robił Yeti, nie wiem. Ale teraz właśnie zrobię sobie palionowo, bo trzeba tutaj posprzątać. Mam w ogóle od kogoś miecz, nie wiem czy to jest miecz, no ale mniejsza, od kogoś po prostu podniosłem. Jak widzicie, mam tutaj kilka materiałów, może sobie na razie te przedmioty weźmy. Wiecie co, tak naprawdę nam się przyda dzisiaj tylko to i to, a resztę możemy sobie dać do pierwszych tutaj slotów, ponieważ te przedmioty, które ja tutaj mam, są przygotowane właśnie specjalnie pod ten odcinek. Tutaj mamy niepełne staki, bądź coś gdzieś tam powyjmowałem z domków, ponieważ musimy naprawić wszystko to, co palionobot zniszczył. Na samym wstępie zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie oczywiście ten kanał, bo na tym kanale będzie o wiele, wiele więcej filmów niż wam się wydaje. W sensie, mam w planach je robić. Dzisiaj w ogóle za 20 minut idę do lekarza, co jest śmieszną sprawą, po prostu mega źle się czuję od 1,5 tygodnia. No i idę się może dowiedzieć, czy coś kurde mi jest w tym żołądku, czy nie, bo brzuch mi strasznie boli, wiecie, widzowie. Więc mam nadzieję, że czegoś się dowiem. Na początek naprawmy tutaj to miejsce od Yetiego. Chcę być miły. Yeti w sumie jest ostatnio dość spoko, więc możemy tutaj pomóc to naprawić. Tutaj to było zniszczone, jak widzicie, więc tutaj to ponaprawiamy. Ja jestem ogólnie dobrym człowiekiem, myślę, nie? Tutaj wszystko elegancko naprawię i będzie to wyglądać dobrze. Zobaczcie, cyk, cyk, cyk. Tutaj jeszcze możemy... Oj, tam na dole nie zmieściłem. Dobra, tutaj cyk, cyk, okej. Okay. Mamy jeszcze 33, to jest naprawdę sporo i myślę, że nawet nam starczy na więcej jakichś tutaj poprawek niż tylko to, co tutaj zrobiliśmy. Na przykład tutaj ta trawa nie pasuje, można by ją było tutaj zniszczyć. Ta trawa tutaj też nie pasuje, zniszczmy. Oj, tutaj hops. Dobra, mamy ładnie. Ogólnie możecie napisać w komentarzu, jaki budynek waszym zdaniem powinien powstać na palionowie, ponieważ już na palionowie od jakiegoś dłuższego czasu nie powstały żadne budynki i wypadałoby coś tutaj zbudować, ale jakoś na razie nie mam w sumie zbytnio pomysłu, co by to mogło być. Może wy macie jakiś genialny pomysł, to mam nadzieję, że nim go nas zaszczycicie. A my w tym momencie odbudowaliśmy całą tutaj, cały portal Yetiego do jego innego świata. On na szczęście nie działa, bo jakby działa, to by było źle, okej? Okay? Ale nie działa, więc jest dobrze. Więc mamy tutaj odbudowany coś tak w ogóle. Mam wrażenie, że mi coś laguje ten OBS. Boże, palionobot wbił na serwer, że teraz sobie wyłączę te komendy, bo chyba nie chcę się niepotrzebnie po prostu stresować, okej? Okay? Nie wiem, ja tam nie patrzę, naprawdę. Ja tylko naprawiam dziurę, okej? Okay? Dobra. Następną dziurą, którą naprawiłem, ona była gdzieś chyba w tym miejscu, z tego co pamiętam. Ona była gdzieś tutaj chyba. Sprawdźmy to. Gdzieś tutaj była dziurka. Ja pamiętam, że ja ją właśnie miałem w planach naprawić właśnie na tym odcinku. Też ten odcinek właśnie robię z tego względu, że dużo osób z was pisze, żeby zrobić też taki luźniejszy odcinek spalionowo, właśnie jakieś takie naprawianie dziur albo coś w tym stylu, bo właśnie też tęsknicie za takimi zwykłymi odcinkami survivalowymi i bardzo byście tam była ta dziura, okej. Okay. Mhm. Więc idziemy ją tutaj naprawić. Tutaj są dwie duże dziury. I te dwie duże dziury musimy naprawić. Jedna z nich zaczynała się tutaj, ta tutaj też jest dziurką. Ale nie wiem, czy to jest do końca dziura, to chyba tak ma być tutaj w sumie i tego raczej nie powinniśmy chyba zalepiać, więc na razie to zostawmy, bo nie jestem pewien co do tego miejsca tutaj, ale na pewno dziurę mamy tutaj i to jest naprawdę sowita dziura, bo jak widzicie, ona naprawdę jest spora. No i tutaj lecimy z zrobieniem tej ścieżki, która tutaj normalnie była. Cyk, cyk, tutaj była do portalu, cyk, 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 okej. Cyk, 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 dobra, tutaj cyk, 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 to było tak. Nie do końca wiem, czy było tam też, ale chyba było coś tutaj, takie po prostu małe przejście, okej. A resztę, no niestety tutaj tego domu w palionki raczej na dole nie będziemy w stanie odbudować, w sensie mam tutaj troszeczkę tego konkreta, więc mogę tutaj to troszeczkę zużyć, ale na ile to my to odbudujemy, to nie mam pojęcia, dobra, sprawdźmy. Raz, dwa, trzy, 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 okej. Jeszcze tutaj, jeszcze raz zabudujemy, a teraz dwa, dobra. Okej, okay, okej, okay. Jakoś to, no, nie za dobrze, nie tak jak było, ale w ogóle różowy kolor pasuje mi do światełek, swoją drogą. Dobra, ale wydaje mi się, że nie ma źle. Okej, okay, teraz musimy się wziąć za to. Tutaj polecimy dirtem. Ten dirt sobie tutaj na spokojnie odrośnie z czasem. Myślę, czy tutaj nie będziemy tego lepić całego, ale chyba nie. Chyba po prostu niech tam zostanie taka dziurka, tylko wiecie co? Ja na pewno zabezpieczę się na jedną rzecz, ponieważ jak doskonale wiecie, w takich dziurach respią się moby i raczej nie chcielibyśmy mieć w tej dziurze 40 creeperów czy czegoś tam, więc po prostu pójdę tą górę
skórkę oświetlić. Ja chyba mam jakieś świeczki, więc coś takiego tutaj pomyślimy. Mam jedną pochodnię. Okej, tu mam węgiel. Oj, sorki. Sprzedałoby się jeszcze drewno. Naprawdę nie mam nigdzie znowu drewna. No nie gadajcie, proszę. Tu mam pochodnie, dobra. Tyle nam starczy na pewno pochodnie, więc nie będę musiał raczej brać więcej. Okej, cyk. I chodźmy po prostu tą dziurkę zrobić tak, żeby tam się nie respiły potwory. Bo jak nam się tam będą respić potwory, to to jest chopoki tragedia, nie? Naprawdę gruba. I to naprawdę gruba. Więc tak, tutaj lecimy tak. Cyk, cyk, cyk. Tutaj porozświetlamy sobie, żeby nam się tutaj nic nie respiło elegancko. To jest w ogóle jakaś tajna baza. Nie wiem, nie wnikam w to. Raczej chyba bym nie chciał w to wnikać. Okej. I teraz możemy sobie na spokojnie to zalepić z pewnością tego, że żadne stwory nam tutaj nie wejdą po prostu. Nie będzie nam tutaj baraczkować żaden stwór. Nie wiem, czy tutaj nie było jakiegoś drzewa, bo jest teraz tutaj strasznie pusto. Chyba coś tutaj stało. Ale no niestety się nie dowiemy teraz co. Więc na razie to musi zostać odbudowane tak i może w przyszłości tutaj coś powstanie. Mączki kostne niestety nie mam, więc szybciej tej trawy nie zrobię. No i trzecią dziurą, którą mamy na palionowie, jest ta dziura tutaj. Ona jest dość solidna, tutaj powstała ostatnio po właśnie palionobocie. No i musimy tutaj odbudować, proszę państwa. Lecimy w ten sposób, ten. Dobra. Okej, to wygląda teraz w taki sposób, cyk, cyk, tutaj cyk, 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 na razie nie będę robić wejścia, bo nawet nie wiem, gdzie to wejście jest, czekajcie, tutaj nam się to rozlało, więc muszę to tutaj też również jakoś naprawić. Dlaczego nam się to rozlało? Aha, bo tu jest też dziura, okej. Potrzebowalibyśmy tabliczki, nie mam tabliczki niestety, ale to na razie możemy, jak my to możemy zalepić? Tu, okej, tak to na razie to będzie tak, okej, bo nie jestem pewny, jakbym inaczej mógł to zrobić. Tutaj na pewno zalepmy to i tutaj już nie zostawiajmy żadnej prostej dziurki. Na razie zrobię to tak, potem to będę oczywiście bardziej lepić dokładniej. Tutaj ten mechanizm zostawimy. Okej, cyk, 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 okej. I tutaj po prostu robimy wejście. Okej, tutaj jeszcze musimy zalepić właśnie to. Cyk, cyk, cyk. Okej, tutaj nie wiem, czy tak było, chyba też tak było, okej. To wejście na pewno nie było tak, chyba jakoś było inaczej. Ale nie wiem niestety jak było, więc niestety będzie musiało zostać takie. Wejście zrobię teraz tutaj takie, cyk, cyk, okej. Sandstone'em, dobra. Nie mam pojęcia, jak to było zrobione, przepraszam was widzowie, ale totalnie nie pamiętam, nie? Więc tutaj będzie ten jedyny problem, że to nie będzie wyglądać za dobrze. Ale zrobimy po prostu takie może wejście teraz, okej. Takiego nie było nigdy wcześniej, dobra, zrobimy tak, okej. Dobra, no i będzie to wyglądać w ten sposób, no. Nie wiem, jak to było wcześniej i ciężko jest mi stwierdzić, jak to było wcześniej, ale to chyba było coś w tej zasadzie, w sensie, nie wiem, nie pamiętam tego za dobrze. No ale dobra, odbudowaliśmy. Jak tak teraz sobie bym polatał po palionowie, to wydaje mi się, że wszędzie już jakieś takie wszystkie dziurki są zalepione. No bo tak, tutaj był problem, naprawiliśmy go. Tu się jeszcze jakieś kwiatki podrasta, to wiadomo. Tutaj była dziurka, również ją zalepiliśmy, wygląda to nawet już ładnie. Jedynie nie wiem, co z tą dziurą, ale raczej ją zostawię, ponieważ wydaje mi się, że ta skrzynka nie jest tam bez powodu. Wydaje mi się, że jest to po prostu jakiś specjalny zabieg. No i tutaj wszędzie już też nie ma żadnych dziur, więc wszystko pozalepialiśmy, też ten portal i temu zrobiliśmy, więc to był naprawdę pracowity odcinek, on jest mega króciutki, ale też nie mieliśmy mega dużo do roboty, prawda? Więc ja wam dziękuję za oglądanie tego mega szybkiego odcinka, subskrybujcie koniecznie kanał, żeby być na bieżąco, a my się widzimy oczywiście jutro na kolejnym filmie, mam nadzieję, że dłuższym. Do zobaczenia, siema!